dobry. Powiedz, skąd przyjechałeś? Przyjechałem z Pruszkowa, spod Warszawy. I jaki taniec zaprezentujesz? Modern. Nie jesteś zestresowany? Jestem. A z kim przyjechałeś do nas? Z mamą i z kuzynką. W rodzinie ktoś tańczył wcześniej? Nie. A gdyby nie taniec, to kim chciałbyś zostać w przyszłości? Chyba projektantem. Czyli interesujesz się też ciuchami? Tak. A jaką modę lubisz? Taką, która wychodzi jakby poza schemat. Tak samo tańczysz? Wychodzisz poza standardy? Wydaje mi się, że tak. Super, zobaczymy. A powiedz, twoje takie największe marzenie? To otworzyć swój własny teatr. Słuchaj, no to jesteś w teatrze, stoisz na teatralnej scenie, czekamy na twój występ. Tymek, ja myślę, że dobrze, że się tutaj zjawiłeś, że wszyscy, którzy zobaczą twój występ, powiedzą: wow, ten facet ma wielki talent. Ale oprócz tego, że masz wielki talent, to masz wielkie serce. Bo ten taniec to nie był tylko ruch, ale to też była emocja. I widać, że taniec jest całym twoim życiem. Właśnie tutaj nie chodzi tylko o ruch, ale przede wszystkim no po prostu pokazałeś nam siebie. I to było piękne. Dziękuję. Ja byłem bardzo wzruszony, bardzo mi się podobała muzyka, jak ją interpretujesz, choreografia. I naprawdę wielki efekt wywarłeś na mnie. I mi się wydaje, że kibice, którzy tutaj przyjechali, wszyscy no w ogóle ludzie są pod wielkim wrażeniem. I chciałbym, żebyś pojechał z nami do Akademii. To jest miejsce dla ciebie, naprawdę. Możesz być z siebie dumny, bo pięknie tańczyłeś, masz taką fajną równowagę na scenie. Gratulacje. Gratulacje.